Emi, a chyba nie pokazywaliśmy jeszcze twojego Java kompetencji. Kupiliśmy właśnie dzisiaj jeszcze taką oliwę sobie, żeby pododawać do jakichś tam dań, do takich sałatek, extra virgin. Tutaj nie ma jakiegoś koloru, tego jest nie wiem. To miał być dla taty, że tego... No właśnie. Co, całą paczkę rozpracujemy? No, chyba te 700 kolorów nie ma. Ale dzielimy na trzech. Pik. No, taki królewski hotel, pięknie wygląda. Robi się coraz ciemniej, robi się coraz dalej od głównej ulicy i zaczyna się robić coraz lepiej. I wydaje nam się, że na grabie jest trochę taniej. No, zobaczymy, jaki będzie fakt. O, już idzie pierwsze danie. Patrzcie na to, przyszliśmy na zakupy do warzywniaka i Tokio Punony, żeśmy spotkali. Takie śmieszne, bo te są takie normalne banany, żółte, małe, fajne, normalne, a to są takie... grube, zielone, już nawet takie właśnie zrobią się brązowe, jakieś takie, kurde. Nie wiem, co to za kolor, ale takie bananki. Ależmy się nachodzili dzisiaj z samego rana. Siema, siema w nowym vlogu. Patrzcie, jakie zakupy wielkie, ciężkie. Papaje znowu standardowo, owocki, dodatkowo do tego orzeszki. Jeszcze jak będziecie tutaj, w tym bloku, to jest po lewej Family Mart. Tam są parówki za 60. Idziecie naprzeciwko do Mini Bigce, macie za 40. No i oszczędzacie 15 batów na jednych parówkach. Co to, otwarte? Mhm. Czemu? Popsute już? Ale wieje fajnie. Ale wieje fajnie. Fajny przeciąg. I na lobby, tam jak jest recepcja, to jest strasznie gorąco. No, tam jest strasznie gorąco. I dzisiaj jeszcze dodatkowo coś śmierdzi. A my mamy dzisiaj sprzątanie pokoju. Mamy 3 razy w miesiącu, co 10 dni, raz na 10 dni sprzątanie i dzisiaj właśnie mamy sprzątanie, dlatego musimy się zmyć też z domu, ale to fajnie, bo i tak idziemy na plażę. Dzisiaj ogólnie na Phuket bardzo silny wiatr i są mega przeciągi. O, właśnie, zaraz nam porwie folię. No i ogólnie to mocno wieje. No, o, dobra, trzeba to szybko złapać, przycisnąć, bo to dzieje bałagan na osiedlu. No, folia zabezpieczona, już jej nie porwie. No i co tu dzisiaj Dorka zamówiła nam na śniadanie dodatkowo? Takie piękne salat rollsy. Salat rollsy do znudzenia. Salat rollsy do znudzenia i znowu kolejne salat rollsy do znudzenia. Tylko te są z? To są te, jajeczka krewetek. Z jajeczka krewetek? Wow. A te to widzę owinięte w ten. A jeszcze słychać w tle takiego pana, to tak ładnie śpiewa. Dobre nawyki, grunt to dobre nawyki. O, marchewka. Widzicie? Surowa marchewka. To się je, żeby być zdrowym. Takie rzeczy trzeba jeść. Ja sobie robię sałatkę z tego, bo ja lubię sałatki. A ja wolę maczać sobie rolsika w sosiku i jeść całego rolsika, a nie robić na stojąco. Jak nie lubi usiąść i zjeść. A nie robić sobie z tego sałatki, bo one tak ładnie wyglądają. Ktoś tak się postarał, żeby to tak ładnie przygotować, takie ładne rolsiki zrobić. A Dorka je kroi i wrzuca do miski. No, no bo ja chcę sobie jeszcze dodać awokado do tego, jajko i oliwę. To muszę zjeść. W ogóle jak to wygląda, jakie to wielkie, patrz. Jo, poczekaj, weź rękę. No jak to wygląda. Patrz, jak to pięknie wygląda. I ta ikra u góry. Muszę to zjeść. To nie dość, że jest ikra, to jest jeszcze ten wodorosty. A, jeszcze wodorosty. No. Nawet Emmę zaciekawiły te wodorosty. No, jeszcze wodorosty. Nie dość, że ikra, to jeszcze wodorosty. I do tego najlepszy sos, jaki w ogóle może być do rolsów. No właśnie, to jest taki wasabi. To jest ikra i tu są wodorosty. A? A ikra to jest jajeczka ryby? Tak, krewetek są akurat. Jajeczka, krewetek? I wodorosty. I wodorosty. A to jest chyba papaja. Papaja? A, taka zielona może. Zielona. A więc bierzemy takiego wielkiego rollsa, maczamy w sosie zielonym wasabi i robimy tak. Ale pyszne. Tylko to jest wasabi cream, to jest wasabi pomieszane chyba ze śmietaną. Tak wygląda. Ale pyszne połączenie. Polecam. No bo te krewetki i takie wasabi to takie trochę jak sushi, tylko taka zdrowsza wersja. Znaczy zdrowsza, w sensie bardziej keto. Naprawdę pyszne. I te morning glory. Co? Myślisz, że to awokado będzie dobre na dzisiaj? Myślę, że nie. Myślisz, że nie? No bo dzisiaj była jakaś taka nowa pani w sklepie, po prostu jakaś taka niekumata. W ogóle się z nim nie szło dogadać, jakbym ze supem gadał. No nie wiem, albo w ogóle angielskiego nie znała i w ogóle nic nie chciała odpowiadać, albo nie wiem co. No Dorota sobie tutaj dodaje awokado, tu już sosik wylała. Będzie miała takie zdrowe, oj zdrowe, pyszne rzeczy na śniadanie. I na koniec do tego wszystkiego doda sobie jeszcze jajko, które też już tutaj czeka. O, patrzcie na to, jakie jajeczka. Wow, fried egg.
keks. Pyszne jajeczko takie, usmażone, z mięciutkim jeszcze żółtkiem, ale piękne jajko. I to jajeczko teraz ląduje tutaj, do awokado i do tych rollsów, które przed chwilą pokroiła. Mieszamy, mieszamy. Będziesz coś jeszcze doprawiać? Soliłam. Soliłaś, okej. Okay. Ja chyba nie, bo tu wasabi dodałam, oliwę dodałam. Aha, no to no, ale to dodałaś a, oliwę. Krab. O, jeszcze krab. Ja, jeszcze krab. Mięsko, oliwa, sól i ten sosik wasabi. No i naprawdę wygląda to przepysznie. Teraz spróbuję to ci powiem. I zdrowe. Idealne. Idealne. Ostro, słono, warzywno, pyszne. Po takim pysznym i zdrowym śniadaniu deser również musi być pyszny i zdrowy. To, co dzisiaj na deser, to przede wszystkim papaja, która jest bardzo pyszna, słodziutka i świeża prosto z drzewa. I dodatkowo do tego pyszne, świeże, małe ananaski, które są przepyszne, przesłodkie i w ogóle najlepsze, jakie mogą być. Ale tylko te takie malutkie. To będzie deser. Deser dnia, deser miesiąca albo deser roku. Przypomniałam, że jeszcze tu coś dodam. Co tu jeszcze dodasz? Ale do deseru czy do śniadania? Do deseru. Co dodasz jeszcze do deseru? No ja już papaję spróbowałem jako pierwszy i muszę wam powiedzieć, że wyrywa z butów. Ananaski ładnie pokrojone, ładnie obrane przez sprzedawcę. To mi się podoba, że samemu nie trzeba mordować się z obieraniem tych ananasków. A jeszcze chciałam dodać, że tutaj są pestki z tej papai, że nie, że tak mi się nie chce ich wyciągać i tak sobie po prostu je wrzucam, tylko ja je wrzucam specjalnie, bo pestki, pestki są bardzo zdrowe, ale nie można ich jeść więcej niż 12 dziennie. O, to niezła ilość taka konkretna. Tylko 12 dziennie? Tylko 12 dziennie można. A jak zjemy więcej, to może nas poczyścić. To może nas poczyścić. Ale w ogóle właśnie... Mogę próbować wyjść. Mogę próbować wyjść szybciej niż tego chcemy. Ale w ogóle papaja to jest właśnie taki owoc, który jest tak troszkę, no jakby to powiedzieć? Oczyszczający? Oczyszczający, przeczyszczający. Takich toksyn z organizmu, że tłuszcz lepiej się spala i takie tam. Ananasy są przeciwzapalne też. Właśnie, ananasy przeciwzapalne. Zapalne i nie tylko. Są... Ananasy się powinno jeść na przykład przy chorobie. No właśnie. Bo one też obniżają gorączkę na przykład. No właśnie. O, bardzo cenna uwaga. Jeszcze właśnie tak się zastanawiałam, czy dodać mleko kokosowe. Mm-hmm. To jest takie mleko kokosowe 100%. I właśnie w sumie nie wiem. No żeby trochę nie... No właśnie, żeby nie zepsuć. No właśnie, żeby nie zepsuć. Mleko ogólnie jest bardzo dobre, ale owoce są też tak pyszne. Ale może tak ciut. Może tak ciut. To... Można dodać, ale nie trzeba. No. Same owoce są zdecydowanie wystarczające. Tak. Są tak dobre, ale bym to zjadł. Ty już sobie jadłeś na stojąco. No Dorota, muszę ci powiedzieć, że ten deser po dodaniu tego mleczka kokosowego jest również bardzo dobry. Naprawdę mistrzostwo świata. Jem to i myślę sobie, co mi ten smak przypomina właśnie z tym mleczkiem kokosowym. Taki ananas z mleczkiem kokosowym, to normalnie jak są te drinki takie pina colada. Smakuje taka zdrowa, bezalkoholowa pina colada. Bardzo dobre. Pierwsza klasa. Dorka, bo za chwilę będziesz czarna jak czekolada. Myślałam, że powiesz Dorka, bo zaraz słońce zajdzie. A, nie, będziesz zaraz czarna jak czekolada. Już cię nie widać, tak ciemno. Jesteś taka jak twoja czapka. Emi, chodź po tego kokosa. Dobra, idziemy, bo tam pod tymi palmami sprzedają kokosy. Te, co spadną, to oni je później zbierają i sprzedają, także idziemy. A Emi zobaczyła, że są lody i o, proszę bardzo, od razu nabrała energii do biegu. Ale tutaj ten deptaczek to jest piękny. Piękne są te palmy i naprawdę wygląda to wyśmienicie w połączeniu z tym morzem, piaskiem, słońcem, górami. Wyskrobałem pani wszystkie drobne saszetki, bo mi się cały czas tu przyklejały do telefonu, bo mam magnes w tym case na telefon i kurde, przyklejają mi się, no to już się pozbyłem wszystkich drobnych, co do 1 centa miałem akurat 60 watów. No tyle tutaj kosztuje kokos, a pani mi już go tutaj ciupie. Już go tutaj ciupię. A jeszcze tylko Emi loda chce, ale już jest bardzo zła, bo bardzo długo to trwa. A my tak, kurczę, na bosaka, troszkę nieodpowiedzialnie tutaj po chodnikach łazimy. Idziemy jednak do sklepu zrobić trochę większe zakupy. Co to? No, zrobię ci tu zdjęcie. Happy New Year 2023. U nas dzisiaj dzień minął tak szybko, że po prostu masakra. Ledwo co staliśmy, coś tam zjedliśmy, poszliśmy na plażę, za chwilę szybko do domu, bo na Zoom. No dzisiejszy dzień po prostu minął tak, o jak stryknąć palcem, a słyszycie te krzyki? Tu piszczy, tam krzyczy.
No co tu się dzieje? Ale na szczęście była pani, posprzątała, powymieniała wszystkie jakieś pościele, porobiła, pomyła, posprzątała, także to jest wszystko tutaj ogarnięte, także... O, jeszcze grab jedzie, jeszcze... O, już jest blisko, jeszcze teraz grab zamówiony. Jezus, co za dzień dzisiaj. No muszę wam powiedzieć, że błyskawicznie żeście to obróciły na dół. Paluszki. Polecamy. Polecamy. Aż tyle? A co to, jakieś jeszcze inne? Są czekoladowe. I mustardo. I mustard. Mustard. O, jaka mustard. To jakaś inna, tam to oczywiście nie było. O, jaka musztarda. Muszę spróbować. Z czym to zjem? Ręce. Ręce. Co to było? Co to było? Co to było za mina? Bardzo ostra. Ale bardzo dobra. Co są? Mm. Pyszna. Dobra. Nie ma nic do musztardy. No nie ma nic do musztardy. Chyba ta szukada, ten, no, z Polski. Z Polski taka świeżo zrobiona. No, taka. O, ale zjadła taką. Taką swojską. Uwędzoną. Teraz święta, to kiełbasy się wędzą, szynki w Polsce się robią. No, tam się dzieje, tam macie co jeść. A my tu mamy gołą musztardę. Gołą musztardę i paluszki z czekoladą. Polecam to bardzo, bardzo. Bardzo, no, takie bardzo, że najlepsze. Co tam jeszcze? A tutaj są drugie krepy. To są te normalne. A to co to? A to mamy czekoladowe. Czekolę. No tu są te, co smakuje ziemniaczek, masła. Ja jadę po tą rybę, a tej ryby już pewnie o godzinie 18.20 nie będzie i pewnie nie kupię ryby. To kupię tylko sałatki. No to kupię chociaż tylko sałatki właśnie. Girę z kurczaka, z grilla. Oj, będzie do musztardy. Ja pierniczę. No. Ale będzie. Trzeba kupić girę z kurczaka. Do golonka by się przydała. No, pani nie robi golonki. Tam są takie pierwsze, to weź. Ale jeszcze w Pattaji to były takie golonki. Pamiętacie tam u babeczki na tym targu? To tam mieli takie wielkie, takie golony w takiej wielkiej misce na takim dużym ogniu i to się tam gotowało, gotowało i gotowało. No nic, ale... Bo na Jumpiem też była ta golonka, pamiętasz? No, nie, nie, na Jumpiem nie. Dobra, to ja idę. Jadę raczej autem. Złoty 30, złoty 30, złoty 34, 5 złotych. 7, 8 zł, o, ale żeście szarpnęły budżet. A musztarda? Musztarda z 80 batów, tak? Dyszkę 80, z 10 zł. 80 tamta. A ta? Bo tańsza była z 10 batów. Prawie 10 zł za musztardę. Z czego? Nie wiem. Tańca, tak co zawsze. A ja mam jeszcze takie pytanie do kogoś, czy ktoś może coś poradzić na bolące uszy. Chodzi o to, że ogólnie nigdy nie miałem problemów takich, że jak wchodzę do wody, czy do morza, czy do basenu, to że później mnie bolą uszy, a tym razem, kurde, bolą mnie uszy. Co można zrobić z uszami, żeby nie bolały po wejściu do basenu? Nawet już staram się nie moczyć, nie zanurzać, nie nurkować, żeby tych uszu nie moczyć, a gdzieś jeszcze mnie i tak bolą. Co można zrobić z uszami, żeby nie bolały? Żeby nie bolały, no. Jestem teraz od zaplecza, bo jestem z drugiej strony. Bo tutaj musiałem doradzić, co i dlaczego chcę, ile papryczki, że tam ma być na papaję półtorej papryki, to tam ładnie przekroiłem jeszcze, bo tak normalnie to się zamawia od drugiej strony i się czeka z drugiej strony, no ale ja tutaj już mam takie znajomości, że mogę iść od kuchni. Tam pani kroi papaję, już pomidorki i cała reszta przygotowana. O, idzie papaja i do gara, znaczy do tego i zaraz będzie mieszana ładnie, o i zaraz będzie gotowa. Będzie dzisiaj ostro, będzie ostro. Na ryby oczywiście o tej porze już nie zdążyłem, wszystkie ryby już wysprzedane, ale chociaż będzie ten kurczak do musztardy i papaja i zdecydowanie na kolację wystarczy, ale jutro ryby na obiad nie popuszczę. No ale w sumie trzeba jeszcze zaznaczyć to, że dzisiaj obiadu nie było, było tylko śniadanie i teraz będzie dopiero kolacja. Także i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Na vlogu to może wygląda tak, że nic nie robimy, tylko jemy, ale jednak cały dzień minął. Co ty tutaj mi kradniesz? Co ty mi tu kradniesz? Kurczaczka prosto z grilla, z musztardką. Jak smakuje? Pychota. Pychota? No rybki oczywiście już nie było, ale papaja wyśmienita. Ostrość idealna. Ej, to był mój kawałek mięsa. Dorka sobie dała do takiej miski, to nawet powiem wam, że trochę chyba lepiej wygląda niż na takim papierkowym, ale smak mistrzowski, niezależnie od tego, w czym się je, to tylko wygląda lepiej. Jak smakuje od pani sałatka? Dzisiaj cały dzień ma kręcisz, jak jem. Aha, no widzisz, no taki odcinek. Cały dzień o jedzeniu. Bardzo dobra. Ostra. No bo trochę wziąłem więcej papryczek. No właśnie, jedna, druga. Ej, to są te pocięte, a czemu ona ich nie zgniotła? Nie zdążyła już ich znieść. Ale miała ślinka cieknie. Dobra, ja muszę kończyć.